Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj inspirujący poranek. Zrobię sobie z wami makijaż i powiem wam o kilku małych, drobnych zmianach, które tak naprawdę mogą zmienić wasze życie na dużo piękniejsze, dużo szczęśliwsze. Nazywam się Joanna Król, inspiruję kobiety do zmiany, do piękna, do tego, by dbały o siebie i o swoje wnętrze, a także o swoje życie. Dziewczyny, ja w Marrakeszu znalazłam się kilka lat temu. Przyszłam niesamowitą zmianę wizualną i mentalną, dlatego inspiruję kobiety, by również mogły cieszyć się piękniejszym życiem, bo wszystko zależy od nas, wszystko zależy od tego, jakie masz podejście i jak patrzysz na życie. A to tak naprawdę jest jedna prosta zmiana, no to może troszkę niełatwa, bo troszkę wymaga pracy, ale warto to zrobić, warto to zmienić i uzyskać tą radość i życie. I dziewczyny, integruję kobiety, zachęcam i inspiruję do tego, by właśnie cieszyły się piękniejszą codziennością. Między innymi dbamy o siebie, o swoją urodę, ale też inspiruję do tego, by kobiety rozwijały się, robiły coś dla siebie, by mogły również cieszyć się i spełniać marzenia. Moim marzeniem jest zbudowanie właśnie grupy kobiet, które razem będą szły przez życie, wspierały się i inspirowały. Ja również jestem wśród tych kobiet, więc chcę dzielić się tym, co sama otrzymałam, ponieważ wtedy życie jest dużo piękniejsze, łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzisiaj dziewczyny, witam was z kawką. Mam tutaj widza na kaloryferze, sobie siedzi. Mój kotek i się przygląda, to nie jestem już sama. Dzisiaj dziewczyny o takich małych zmianach. Ja już wcześniej wam mówiłam, zacznę może w międzyczasie makijaż, że takie małe, codzienne zmiany mogą dać nam bardzo dużo korzyści. A pierwszą taką zmianą jest rozpoczęcie dnia z dobrym nastawieniem, z pozytywnym nastawieniem, z pozytywnymi myślami. Co kiciuś? Właśnie mam podkład, dzisiaj podkład matujący. Ja zwykle używam matującego, ale tutaj mi się już skończył, bo nie mamy może wpływu na wszystkie okoliczności, które nam się przytrafiają, ale mamy wpływ na to, jak na to reagujemy, więc dziewczyny, warto zmienić nastawienie, wyciągać lekcje z tego, co się dzieje i po prostu wstawać z taką myślą, że dziś będzie cudowny dzień i tak naprawdę nasze nastawienie determinuje nasze okoliczności, więc warto o to zadbać, by to nastawienie było pozytywne. Każdy nowy dzień to każde to nowe wyzwania, to nowe możliwości, więc ja w taki sposób właśnie rozpoczynam dzień. Oczekuj czegoś wspaniałego, a coś wspaniałego właśnie się wydarzy. To słowa Mary Kay Ash, czyli kobiety, która założyła naszą firmę i dała możliwości innym kobietom, by mogły również cieszyć się nie tylko kosmetykami, bo w ogóle ona nie miała na myśli w ogóle kosmetyków dziewczyny, jak zakładała tą firmę, tylko możliwości, jakie będziesz mogła mieć, możliwości zarabiania, osiągania, piastowania najwyższych stanowisk w różnych firmach, bo jej to odebrano, jej odebrano również to, że była osobą, która bardzo mocno się angażowała i nie była doceniana. Więc ona stworzyła taką firmę, gdzie jesteśmy doceniane, nagradzane, gdzie możemy cieszyć się życiem rodzinnym, ale również tak spełniać się zawodowo, by nasze życie prywatne nam w tym nie przeszkadzało, by nasze życie prywatne było na pierwszym miejscu, bo nie zawsze możemy uzyskać dni wolne, kiedy byśmy chciały, nie zawsze możemy być z dzieckiem w domu, kiedy akurat jest chore, nie zawsze, a tutaj mamy możliwość dysponowania własnym czasem w taki sposób, by właśnie nasza rodzina była zaopiekowana, nasze dzieci, no i byś ty była zadowolona. Tu inwestujesz tyle, dajesz z siebie tyle, co możesz dać i tyle też możesz wyciągnąć, dziewczyny. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o pieniądze, nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o czas. Sama decydujesz, nikt cię stąd nie zwolni. Nie masz tutaj umowy szklanego sufitu, że możesz zarobić tylko określoną kwotę pieniędzy.
Tutaj możesz być nawet dyrektor, bo mamy status dyrektor. Każda osoba ma takie same warunki, które trzeba spełnić. Tu możesz jeździć różowym Mercedesem, ale wszystko zależy od ciebie. Nie ma czegoś takiego, że nie będziesz awansowana, bo ty się nie nadajesz ze względu na to, że nie masz wykształcenia w tym zawodzie, że ze względu na to, że nie masz jakichś umiejętności. Wszystkiego uczymy się w czasie, w trakcie i to jest właśnie piękne, że każdy tak naprawdę może. Każdy, kto tylko zechce się zaangażować i zainwestować. Zarobki również, dziewczyny, tu nie macie żadnych ograniczeń. Możecie puścić sobie swoje marzenia i po prostu je realizować. Także macie tutaj wszystko to, co potrzeba, a między innymi piękne szkolenia, które nauczą Was, jak dbać o skórę swoją i również innych. Kosmetyki, które Wam w tym pomogą i zrobią niesamowite rezultaty na Waszej skórze, bo to są kosmetyki, które aktywnie działają na skórze, mają niesamowicie dużą jakość, więc od razu widać rezultaty. Macie szkolenia makijażowe, wizażowe, będziecie się umiały umalować na okazję, a także na co dzień, ale również szkolenia z zakresu psychologii, psychologii biznesu, biznesowo, jak prowadzić swoją firmę, jeśli może marzysz o założeniu firmy, nie wiesz jak zacząć, nie wiesz jak to zrobić, tu się tego dowiesz i niekoniecznie to musi być firma makijażowa. Możesz rozwinąć skrzydła w innych dziedzinach, ale tu będziesz miała narzędzia, aby to zrobić i się zaopiekować sobą. Dzisiaj makijaż zobaczycie w takich kolorach. Jest to przepiękna paletka, paletka w odcieniach różu. Ja już sobie przygotowałam skórę podkładem, wcześniej nałożyłam pielęgnację, pamiętajcie, że piękna skóra to też dobre przygotowanie skóry makijażem. Teraz dziewczyny pudry mineralne, pudry jedwabiste. Tutaj mam dwa akurat, dwa o różnych odcieniach, jeden jest jasny, drugi jest ciemny. I tym jasnym ja sobie robię taką mgiełkę na twarzy. Bierzemy, zobaczcie, odrobinkę i masowujemy w twarz. Wtedy moja twarz robi się jedwabiście gładka. Jest to puder Photoshop, który przepięknie wygładza skórę. Sprawia, że ta skóra jest gładziutka. Utrzymuje też makijaż. To jest puder, który nie stwarza efektu maski. Ja go lubię za naturalność i za efekt, który zostawia na skórze. Ale również to, że on trzyma się przez cały dzień. I możecie w trakcie dnia sobie dorzucać do makijażu i nie będzie efektu maski. To puderek, który daje niesamowite efekty, to jest Photoshop. Na niego tak potocznie mówimy, ponieważ on naprawdę pięknie dba o skórę, wygładza i sprawia, że Wasza buzia jest po prostu jak gładziutka, jak aksamit. Kolejny puder to ten sam puder, tylko odrobinę ciemniejszy. Ja sobie zaznaczam, dziewczyny, tymi wieczkami, żeby wiedzieć, który jest mój kolor, bo mam tutaj cały kufer tych pudrów, ponieważ one mają kolor, więc dobieramy je do Waszego odcienia. A ja sobie zaznaczyłam swoje ulubione, moje, które pasują do mojej karnacji. Ciemnym pudrem ja sobie konturuję twarz, zobaczcie. Robię to dużym pędzlem, żeby mieć taki bardziej subtelny konturing, nie takie intensywne, ale troszkę delikatniejsze, bo ja lubię taki subtelny makijaż, żeby wyglądać w miarę naturalnie, ale macie tutaj gwarancję, że te pudry właśnie robią taki efekt naturalności, ta skóra nie jest przemalowana i będziecie mogły cieszyć się po prostu podkreśleniem urody, a nie takim przemalowaniem. Ja bardzo tego nie lubię, że jest, jak jest nadmiar na makijażu, a jeszcze do tego dojdzie, jak dochodzi taka maska na twarzy, czyli niewłaściwa pielęgnacja i podkład, który po prostu no, nie wygląda estetycznie. Dlatego zawsze inspiruję panie, by zaopiekowały się swoją skórą, bo w głównej mierze to, jak wygląda skóra, decyduje pielęgnacja, dziewczyny, czyli to, co jest pod makijażem. Zainwestujcie sobie w kosmetyki, które dadzą Wam rezultaty, bo jeśli nie ma rezultatów, to niepotrzebnie kupujecie kosmetyki, które po prostu nic nie robią z Waszą twarzą, stoją tylko na półce w łazience i tak naprawdę nie widać zmian na skórze.
Jeśli chciałybyście dobrać sobie pielęgnację, skorzystać z porady, zapraszam Was do kontaktu w wiadomości prywatnej. Jeśli oczywiście nie macie swojej konsultantki Mary Kay. Ja długo pracuję już z tymi kosmetykami, dziewczyny. Sama testuję na własnej skórze, na skórze moich klientek, więc wiem, jak się zachowują kosmetyki, wiem, co należy zrobić. Dlatego inspiruję Was, byście, jak się coś dzieje ze skórą, dały mi znać, bo wtedy ja będę wiedziała, co zrobić, jak można to zmienić, jak możecie to poprawić lub dać sobie jeszcze więcej korzyści. Teraz będę, dziewczyny, nakładała róż bronzer rozświetlacz. Dzisiaj sobie położę róż delikatny i rozświetlacz, który przepięknie pracuje na skórze. Róż wklepuje, jest to dużo świeżości, taki bardziej sympatyczny wyraz twarzy. Zobaczcie, na najbardziej wystającej części policzka, dokładnie gdzieś tu w środkowym miejscu, jak się uśmiechniecie, to to miejsce idzie ku górze, więc tutaj nakładam sobie i ciągnę sobie, mieszam z tą bronzerkiem, który wcześniej nałożyłam. Zobaczcie, od razu taki bardziej świeży wyraz twarzy. Modniej jest teraz przeciągnąć róż ciut wyżej. Wszystko robię pędzelkiem, pędzelkiem do konturowania. Jest to świetny pędzel, który maluję sam, zrobi to za Ciebie. Zobaczcie, nie nakładam dużo, ale tak subtelnie podkreślam policzek. No i rozświetlacz, który daje na sam szczyt, rozświetlacz dajemy nad bronzerkiem, czyli najpierw leci rozświetlacz, róż i bronzer. Odrobinkę, żeby rozświetlić buzię, dodać jej blasku. Omijamy tutaj te miejsca, gdzie tworzą już się pewne zagniotki, bo róż podkreśli Wam to, znaczy rozświetlacz podkreśli te miejsca, gdzie już pojawiają się zmarszczki. No i teraz dziewczyny, będę malować brwi. Te drobne, małe zmiany, które możemy robić codziennie, to dziewczyny nastawienie, z jakim wstajemy, bo takie, jakie nastawienie, takie będziecie miały w środku energię, tak będziecie odbierały sygnały z zewnątrz. I szukam sobie kredeczki. I pamiętajcie, że bardzo ważne jest nastawienie, bo ono w dużej mierze też decyduje o tym, kogo spotykamy na naszej drodze, jakie nam się pojawiają okoliczności. No i kolejna rzecz to myśli, o czym myślimy, czym ładujemy swoją głowę, bo myśli to, dziewczyny, na czym się skupiasz, tam ci rośnie, więc pamiętaj, o czym myślisz, a żeby wyłapywać te niechciane myśli, to trzeba się troszkę skupić i jak tylko się pojawią, po prostu odbić w drugą stronę. To nie jest łatwe, bo wymaga troszkę pracy i wyłapania tych myśli. Po prostu nie myśl o tym, czego byś nie chciała i łatwo powiedzieć, trudniej zrobić, ale jest to możliwe, dziewczyny. Wystarczy odrobina pracy i skupienia się po prostu na rzeczach, które byś chciała, które bardziej Cię inspirują, które przynoszą Ci więcej korzyści i szczęścia. Pamiętaj, tam, gdzie się skupiasz, tam Ci rośnie, więc skup się na tym, co najważniejsze dla Ciebie i co właśnie byś chciała, a nie na tym, co akurat nie wnosi nic dobrego ani wartościowego. Ja dzisiaj się skupiam, zobaczcie, teraz na brwiach. Już sobie obmalowałam. Brwi, dziewczyny, używam, ja zawsze Wam mówię, jest to świetny środek do brwi. Wypełnia i nadaje kształt, ale również, zobaczcie, przepięknie i naturalnie wygląda. To jest mój hicior do brwi. Dziewczyny, musimy same doceniać siebie, bo jeśli tego nie zrobimy, to nikt za nas tego nie zrobi. Musimy same zadbać o siebie, o swoją skórę, o swoją urodę, no i o siebie, o swoją energię. Dlatego ważne jest to, co Ty myślisz, na czym się skupiasz i jakie masz podejście do siebie. To jest bardzo istotne. Ty też jesteś ważna, Ty jesteś wyjątkowa i z taką myślą wstajemy, mówimy sobie w lustro.
Jeśli Wam to nie przechodzi przez gardło, to już jest niedobrze. Ale warto nad tym popracować, bo zobaczysz, jak przełamiesz tą barierę, zmienisz swoje życie. To się dzieje malutkimi kroczkami, ale to się dzieje w pozytywnym kierunku, w pozytywną stronę. To nie jest egoizm, to jest po prostu dbanie o siebie i stawianie granic. Takie zdrowe podejście do siebie może dużo zmienić. I dużo zyskacie na właśnie takim nastawieniu z rana. Kolejna rzecz, o którym też Wam już wspominałam, dziewczyny, eliminujemy narzekanie, nie narzekamy, ponieważ to obniża wibracje w mózgu, to obniża Twoje dążenie do Twoich marzeń i to nie przynosi nic dobrego. Pamiętamy, to co myślimy, to co mówimy, bardzo mocno determinuje to, co przyciągamy, więc warto skupić się na tym, co myślimy. Cześć, Monia! Ja również Ci życzę pięknego dnia. Dzisiaj taki lekki makijaż dziewczyny z paletką do różu, z różami. I zaraz przechodzę do oka, tylko jeszcze, albo dobra, już przejdę do oka. Jeszcze jedna rzecz, słowa. Słowa też są takie bardzo, bardzo istotne. To, co mówisz, również koduje nasz mózg. Nasz mózg jest takim fajnym narzędziem, który może się skupić na jednej rzeczy, więc. Jeśli myślisz, twoje myśli zajęły się czymś takim, na czym nie chciała, co nie chciałabyś, żeby się wydarzyło, to możesz szybko je zastąpić w tym, co byś właśnie chciała, więc on może myśleć tylko o jednej rzeczy. Więc rano, jak wstaniesz szczęśliwa i pozytywna, to już nie będziesz miała czasu na narzekanie, na przypominanie sobie tego, co ci nie wyszło, tylko będziesz zajęta pozytywnym nastawieniem. I to jest fajne, że dziewczyny odwracamy te myśli, a szczególnie rano. On jest bardzo podatny, ponieważ nasza podświadomość programuje nam wtedy dzień. I ważne są poranki, byście się nastawiły pozytywnie i zobaczyły, jakie to przyniesie korzyści. Dajcie sobie, dziewczyny, wyzwanie na tydzień i tydzień pilnujcie swoich myśli, swoich słów i swojego nastawienia. I podzielcie się ze mną, co z tego wynikło, jak Wam się to objawiło na co dzień. Dziewczyny, przygotowuję powiekę. Ja to dzisiaj robię, zobaczcie, mam taką dużą paletę. Paletkę Pro. Wszystko mi się tu mieści, więc jak jadę na makijaż, to mam wszystko w jednym miejscu. Pudrem mineralnym, wygładzającym. Wygładzam sobie powiekę. Możecie to zrobić cieniem bazowym, jasnym. Zawsze taki się znajdzie w Waszej paletce. Delikatnie opruszam, żeby makijaż utrzymywał się dłużej, żeby powieka była wygładzona i od razu rozświetlam oko. Dziś nie dałam sobie korektora, ale przeżyjemy bez korektora. Kolejna rzecz to cienie. Sięgam po cienie. Dzisiaj taka różowa paletka, przepiękna. Będzie mi potrzebny pędzel. Pędzel do nakładania cieni, który jest taką łopatką. Zaraz Wam pokażę. To jest pędzel do nakładania, wklepywania cieni. I dzisiaj zacznę od jasnego cienia, który sobie wklepię tutaj, zobaczcie, w środku, w wewnętrznym kąciku oka. On jest błyskujący, on przepięknie odbija światło. Jest taki bardzo jaśniutki seledynowy i ten cień nałożę sobie właśnie w wewnętrznym kąciku. Kolejny cień to cień, zobaczcie, już taki intensywniejszy. Ten cień położę sobie tutaj na środkową część powieki, wklepię delikatnie. To są cienie lekko połyskujące, cienie satynowe. Wezmę sobie lusterko, bo tutaj niewiele widzę. Widzicie? On jest taki o przepięknej barwie różu. Wklepię w środkową część powieki. Dodaję takiej świeżości od razu, nie? I drugie oko. Nie dałam bazy. Jakbym dała bazę, by ten makijaż był bardziej intensywny, ale świadomie nie dodałam bazy, bo dzisiaj on utrzymuje mi się bardzo długo. Ja mam tłustą powiekę, jednak cienie są tak fajnie skonstruowane, że bardzo długo się utrzymują na powiece. I teraz kolejny cień. Jest to cień najciemniejszy z paletki. Zobaczcie, taki matowy fiolecik.
Ale równie dobrze możecie dodać, jak nie macie tego fiolecika, brąz. Będzie przepięknie wyglądał tym zestawieniem kolorów. I brązik nanoszę malutkim pędzelkiem, kuleczką. Jest to pędzel, który ułatwia precyzyjniejsze naniesienie cieni. Już zobaczcie w kąciku zewnętrznym. Tylko w zewnętrznym, by podkreślić, właśnie dodać intensywności i podnieść powiekę. Zaraz Wam pokażę. Ja sobie pierw go wklepię, a potem będę rozcierać. Wklepię go tak, żeby, zobaczcie, lekko unieść kącik. Widzicie? Ponieważ zaraz to rozetrę i w ten sposób podniosę sobie oko, a tym samym, no to co mamy, wiele kobiet ma, uniosę opadającą powiekę i za jednym zamachem dziewczyny zrobię lifting oka. To, co zostało, delikatnie wcieram w dolną linię rzęs, żeby również otworzyć oko. I teraz tym pędzlem, którym wcześniej operowałam, takim do rozcierania i nakładania cieni, zobaczcie, tym taką szpatułeczką delikatnie rozcieram tutaj przy granicy tego cienia. Zobaczcie, tworzy się taka chmureczka i od razu cienie się same zblendowały. To jest właśnie magia, magia cieni Mary Kay. Nałożę jeszcze odrobinkę, żeby pogłębić efekt. Widzicie, wklepuję tu przy rzęsach. Możecie również wklepać przy dolnej linii rzęs i zrobi się takie fajne smoki. To nie jest smoki, ale taka głębia. Dodam takiej głębi mojemu makijażowi i to oko będzie już zupełnie inne. Doklepiemy. Jeśli gdzieś widzicie jakąś przestrzeń, która wymaga roztarcia, możecie pędzelkiem do rozcierania cieni rozetrzeć sobie. I wtedy ten makijaż będzie taki trójwymiarowy, bardzo fajnie wybija oko, podkreśla kolor tęczówek. Te kolory są bardzo fajne, pasują do ciepłych i do jasnych karnacji, do piwnych oczu, do brązowych oczu, do oczu zielonych. Przepięknie będą kontrastować. Bo oczy podkreślamy tęczówki na zasadzie kontrastów, dziewczyny. Jak to działa? Tak jakbyście nakryły stół. Kładziemy na przykład na stół niebieski obrus, a do tego niebieską zastawę. Czy to podkreśli i stół, i zastawę? No nie bardzo. Wszystko się zleje w jeden właśnie taki, w jedną barwę. Dlatego zastawa też jest zwykle kontrastowa niż obrus w innym kolorze, tak samo z tęczówką oka. Żeby podkreślić tęczówkę, używamy innych kolorów do makijażu niż jesteśmy ubrane lub niż mamy kolor oczu. Wtedy ten makijaż ma szansę po prostu odbić tęczówkę, czyli kolor waszego oka, i pięknie go podkreślić. Więc zobaczcie, makijaż zrobiony. Jest to delikatny makijaż. Jeszcze dodam do tego kredkę, konturówkę, którą lubię, brązową. Naniosę sobie ją w linii rzęs. Bez lusterka, dziewczyny. W linii rzęs i tutaj tuż przy samych rzęskach, co bardzo fajnie nada gęstości moim rzęsom i sprawi, że oko będzie podkreślone, będzie takie bardziej wieczorowe, ale może brązowy kolor dodaje takiej łagodności, więc jeśli jesteś blondynką, to brąz doda ci takiej łagodności. A na wieczór, dziewczyny, proponowałabym wam czerń. Wtedy generalnie pięknie się oko będzie wtapiało w ten wieczorowy charakter. Tutaj odrobinkę podnoszę kącik zewnętrzny. Ja zawsze Wam mówię, podnieście go, malując kreskę ciut wyżej, żeby ona nie opadała. Teraz możecie rozetrzeć kreskę, wtopi się w ten makijaż lub zostawić tak, jak jest. Ja sobie, dziewczyny, wezmę pędzel do
Zobaczcie, pędzel do rozcierania. Tu jest z jednej strony jest główka do rozczesywania, a z drugiej strony mamy do malowania brwi i kresek. Delikatnie wyciągnę. Kredeczka jest wodoodporna, więc póki mam tą chwilę, wyciągnę sobie ten kącik ku górze. Zrobię taką, widzicie? Jaskółeczkę. Tym samym oko staje się takie bardziej kocie, wyciągnięte. I już jest zupełnie inny makijaż. I teraz jeszcze tusz do rzęs, tusz Fanorama, który teraz możecie nabyć w zestawie. Dziewczyny, są zestawy świąteczne, zajrzyjcie sobie, pooglądajcie, bo zestawy są w fajnych cenach. Kupując tusz i puder mineralny, transparentny, dostajecie do tego w prezencie pędzel. Wam to pokażę. Pędzel do makijażu. Pędzel do tego pudru, więc macie fajny zestaw. Pędzel jest gratis, dziewczyny. Płacicie tylko za tusz i za puderek, który jest transparentny, uniwersalny. Zatrzymuje makijaż, pięknie wygładza skórę i sprawia, że makijaż utrzymuje się przez cały dzień. A dodatkowo, jeśli masz problem z sebum, pięknie ci zatrzyma te sebum. Absorbuje nadmiar sebum od gąbeczki, które zapobiegają prześwietlaniu się skóry. Możesz go nanosić na strefę T lub na całą skórę. No i dziewczyny, pędzel macie gratis. To jest pędzel do tego pudru, którym pięknie wtapiamy sobie i wprasowujemy puder w twarz. A twarz jest piękna, gładka, nie widać właśnie takich małych niedoskonałości. Zakrywa pory widoczne i będziecie czuły się w nim rewelacyjnie. Więc zachęcam Was, jeśli macie potrzebę, przejrzyjcie. Zestawy świąteczne są w ofercie limitowane, więc im szybciej, tym lepiej. Jeśli macie ochotę, napiszcie, dajcie znać. A tusz macie, tusz też jest w zestawie, on jest świetny, jeśli chodzi o budowę rzęs. Jest po prostu, robi takie panoramiczne oko, takie efektowne. Bardzo fajnie właśnie rozczesuje rzęski, rozdziela, ale również utrzymuje się bardzo długo. No i jeśli masz problem z alergią, tak jak ja, cierpisz z powodu zawienia oczu lub po prostu nie możesz znaleźć swojego idealnego tuszu, to gwarantuję Ci, że ten zapewni Ci komfort, wygodę i jeszcze piękny wygląd Twoich rzęs. Ja tutaj coś mam ciemno, dziewczyny, nie wiem czemu się tak dzieje. Piszcie, dziewczyny, bo ja nie wiem, czy Wy jesteście, czy Was nie ma. Facebook strasznie blokuje teraz transmisję. Jeśli dacie jakiś znak, serduszko, to będzie Wam o mnie przypominał, żebyście czasem sobie zajrzały na stronę, żebyście czasem mogły się zainspirować, zadbać o siebie wyjątkowo. Mam nadzieję, że przekonam niektóre osoby do dbania o siebie i o swoją urodę, bo my kobiety... Jeszcze nie znam kobiety, która chciałaby wyglądać gorzej, dziewczyny. Każda przeważnie chce coś zrobić dla siebie. Po to chodzimy też do gabinetów kosmetycznych, ale w dużej mierze możemy część rzeczy zrobić same w domu, we własnej łazience i cieszyć się piękną skórą. Wyobraź sobie, że byłaś w gabinecie kosmetycznym, może już byłaś na jakimś zabiegu spa, na jakimś makijażu. Jak się wtedy czułaś po tym? Jakie było uczucie, które nosiłaś? Jaki miałaś nastrój? Co cię otaczało dookoła? Myślę, że na pewno byłaś szczęśliwa, czułaś się zaopiekowana. Resztę dnia na pewno miałaś radosny dzień, więc to samo możesz sobie zrobić sama w domu. A oprócz tego na co dzień możesz czuć się dobrze, wyglądać dobrze i cieszyć się po prostu piękną skórą, która tak naprawdę jest z nami codziennie. I jest naszą wizytówką, ponieważ twarz jest zawsze odkryta, zawsze reprezentuje nas, więc chyba warto o nią zadbać. Wycieszyć się po prostu pięknym wyglądem, no i nosić tą radość w sercu. Ja jestem zwolenniczką codziennego dbania o siebie, codziennego podkreślania swojej urody. To nie musi być jakiś skomplikowany makijaż. Dzisiaj użyłam trzech cieni. W takim bardzo fajnym różu, który zobaczcie, rozświetlił
dodał spojrzenia, podkreślił moją tęczówkę, ale jak już zupełnie inaczej się czuję. Podkład rusztusz i już, i dziewczyny, macie wszystko zrobione. A kilka cieni, które będziesz miała w kosmetyczne, sprawi, że podkreślisz oko, wybijesz tęczówkę. Oczy są zwierciadłem duszy, więc od razu będziesz miała piękne, podkreślone oko. No i dziewczyny, jeszcze usta. Dzisiaj pokażę Wam pomadkę. Pomadkę, która jest kolorem uniwersalnym. Czy źle to może brzmi, ale jest pomadką, którą możesz nosić codziennie. Szukam jeszcze konturówki, wiecie? Czerwona nie. Czerwona nie. Szukam konturówki. Najlepiej, jeśli nie masz konturówki. Fajnie jest mieć konturówkę uniwersalną, czyli bardzo podobną do koloru Twojego ust lub zbliżoną, by podkreślić swoje naturalne usta. Chodzi o to, dziewczyny, zobaczcie, wy widzicie różnicę? By nadać kształtu, bo z wiekiem tracimy kształt i nasze usta. Tracą nawet pigment, więc warto je podkreślać. Troszeczkę mi się tu wyjechało, ale w kamerze to inaczej widać. Konturówka sprawia, że pomadka utrzymuje się dłużej. Konturówka sprawia, że podkreślacie kontur ust. Możecie odrobinkę je powiększyć. Coś się dzieje z tym fejsem. Ale również, dziewczyny, sprawiacie, że pomadka, którą położycie, nie rozmaże się i nie rozjedzie się. Więc to jest taki kosmetyk, który, zobaczcie, tylko konturówka, a jaki już mam fajne usta. Dzisiaj pomadka. Pomadka o kolorze Raspberry Ice. Przepiękny kolor. Pasuje na co dzień. Do każdego typu urody, dla blondynki i dla brunetki. Wypełniam nią usta. To jest taka satynka. Przepięknie prasuje. Kolor zbliżony do naturalnego, więc będziesz się w nim czuła komfortowo. Jeśli nie jesteś zwolenniczką ostrych, intensywnych kolorów, to oprócz agresywnego beżu świetny kolor, by podkreślić swoje usta. I zobaczcie. Bez ust po prostu dziwnie się wygląda. Są takie blade, niepodkreślone, to makijaż ma zupełnie inny wyraz, a teraz z ustami zupełnie inaczej. Zobaczcie, nawet zęby są wybielone, bo tutaj mamy takie pigmenty, które wybielają biel zębów. Ja nie jestem jakąś posiadaczką bardzo, bardzo białych zębów, ale nosząc pomadkę czuję się komfortowo, bo moje zęby są po prostu bielsze. Usta wypełnione i zadbane. Pomadka ma składniki, które pielęgnują, więc dziewczyny, malujemy usta, podkreślamy urodę i zawsze cieszy mnie widok pań, szczególnie w niedzielę, gdy idą do kościoła. To są takie już dojrzałe kobiety, które idą sobie z torebeczką i mają pomalowane usta. Często jest to kolor czerwony i przepięknie wyglądają, bo usta jest. Są takim atrybutem kobiecości. Jest to element twarzy, który malujemy najdłużej. Nie użyjesz podkładu, nie użyjesz tuszu, ale usta dziewczyny zawsze są pomalowane, więc życzę Wam, byście podkreślały swoją urodę, podkreślały swoją kobiecość, a usta to taki fajny sposób na to, by właśnie zadbać o to, by podkreślić swoją urodę i atrybuty kobiecości. Dzisiaj życzę Wam pięknego dnia i do zobaczenia. Pa!